Nemanja, znakomita informacja dla legnickich kibiców. Wracasz na boisko, strzelasz bramkę i Miedź zdobywa komplet punktów. No, powrót wymarzony. Tak, myślę, że z wszystkich tych informacji jest najważniejsza ta, że mamy te 3 punkty dzisiaj. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Złapaliśmy kontakt z resztą drużynami, które walczą o utrzymanie i trochę te presje teraz poszło z nas i myślę, że już w następnych meczach pokażemy, że zasługujemy zostać w tej ekstraklasie. Pierwsza połowa nie była aż tak dobra w waszym wykonaniu, jak mogło się wydawać, bo to Płoczczanie wyszli jako pierwsi na prowadzenie. Udało nam się wyrównać po tym powtórzonym rzucie karnym, a druga połowa to już zupełnie inna Miedź. No tak, mówiliśmy sobie w szatni w przerwie, że jeśli nam się po takiej pierwszej połowie, którą zagraliśmy bardzo źle, udało wyrównywać na 1-1, to już jest sygnał, że dzisiaj możemy ten mecz wygrać. I myślę, że taka wygrana z taką grę w pierwszej połowie, myślę, że nas podbuduje, bo myślę, że dzisiaj wygraliśmy więcej na ten charakter, czy na umiejętności. Jak schodziliśmy z boiska, to słyszałem, że rozmawiasz z Kamilem Drygasem, że przy twojej bramce były jakieś między wami ustalenia. No tak, ja z Drygim mamy tam zamykać ten drugi słupek i przed każdym rożnym gadamy o tym, kto pójdzie zamykać, a kto więcej po środku, żeby już przeciwnicy nas nie złapali, że zawsze jeden idzie tam, a drugi tam. W tym rożnym zmieniliśmy i na szczęście spadła mi piłka na głowę i bardzo się cieszę z tego. Nemanja, teraz przed nami wszystkimi, no, można powiedzieć, najważniejszy mecz, bo derby z Zagłębiem Lubin. Tak, idziemy do Lubina wygrać ten mecz, ten tutaj pierwszy derby przegraliśmy. Teraz idziemy się odkupić i mam nadzieję, że wygramy. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, Nemanja.